20 drogi Pazernika, Harikatha, Shri Vaishnavdas Babaji Maharaja, Poshi Radha Rasa Sudanithi. Korony klejnot wśród wszystkich awatarów Nadia Bihari, Sachinandana, Shishigora Hari, jego drogi towarzysz Paramapujapat, mieszkaniec Vrindavany, Shrila Prabhadananda Sarasvati Charan, on swojej Shri Shri Radha Rasa Sudhanithi Granthi, 124 verset, opisuje twarz Shrimati Radharani. O Radha, jeśli nastąpi taki dzień, jeśli kiedyś w niebie pojawił się pełny księżyc premy. Takiego w świecie nigdy nie było. Ten księżyc był niezwykły, bo on był złoty. A światło tego księżyca to nektar premy. Na niebie nigdy nie było takiego cudownego księżyca. Ale jeśli by ona była, ten księżyc, u którego świecenie to nektar premy, świecenie którego to nektar premy. Jeśli by to świecenie Premamrita wypełniło cały wszechświat, chociaż zwykły księżyc nie może oświecić wszechświat. Ona oświeca tylko jedną cząstkę ziemi. I to światło nie jest takie jasne. Tylko kiedy pełny księżyc, wtedy on świeci bardziej. Na innych planetach nie ma księżyca. Na górnych planetach tam wszystko samo tak świeci się, a na dolnych planetnych systemach tam wszystko... Nie zrozumiała, sorry. I Prabhananda mówi, że taka pełnia księżnica takiego złotego pojawia się tylko w Kundży Vrindavany. I ten księżyc świeci się premam. Świecenie tego księżyca mogłoby wypełnić cały wszechświat. Bez tego księżyca wszystko wydaje się ciemnym. Ja jako poeta chcę porównać twój twarz z czymś, ale to niemożliwe ni z czym porównać twój twarz. Jaka jest ta Vrishabhana Nandini, Nikunjeshwari? W jej nastroju przyszedł Mahaprabhu, który darował całemu światu swoje błogosławieństwa. A twarz Mahaprabhu to twarz Radharani. Lotosowe stopy Mahaprabhu to lotosowe stopy Radharani. Jego oczy, jego dłoni. Na zewnątrz on Radharani, a w środku on Krishna. On jest Krishna. Kto może opisać formę Radharani, a szczególnie kto może opisać jej twarz? Я зробив бунт. Я хотів описати твій твар і порівняв його з певнім ксінжиця, але то не можна порівняти. Навіть Кришну не можна порівняти з ксінжицем. Ліла Шука теж вживає те порівняння з ксінжицем Кришни, але то не є так правдиво. Ліла Шука мовить: «О, мій пан, Бог, я ще тебе не бачив. До тої пори, як я ще не побачив тебе, я описував тебе як поета. Але коли я побачив тебе, то всі слова втратили сенс. Як я мог порівняти тебе з чимось, з ксінжицем, чи з лотосом? Я не мав
pragnienie w ogóle nic mówić. Dzisiaj dzień odejścia drogiego towarzysza Mahaprabhu, Prem Bhakti Maharaja, przykład Raganugi, Shrila Narottam Das Thakur Mahashaya. A dzień jego, a pamiętanie jego. Bhaktowie zawsze z pełną wiarą świętują ten dzień z takim poważaniem. Bhaktowie czuli taką pustkę, czuli, że ciemność przyszła na ziemię. Kiedy Gaura Nitai, Advaita i ich towarzyszy opuścili ten świat, ich towarzyszy bardzo cierpieli w rozłące i we Wrindawanie oni pisali cudowne grantchi. Ale kto będzie nauczał w Gaura Mandali? Nastrój Mahaprabhu, jego nauczanie, jego wiedzę. Kto będzie rozprzestrzeniać to? Bez niego nikt nie może dać Vraja Premy, oprócz Kryszny. Oprócz Kryszny nikt nie może rozprzestrzenić Vraja Premy. Dlatego Mahaprabhu musiał przyjść znów. On przyszedł jako Srinivasacharya Prabhu. Dlatego Srinivasacharya Prabhu nazywają Avishavataram Mahaprabhu. On wyglądał tak samo jak Mahaprabhu. Nitai Chandra też znów wrócił. Jakby on nie przyszedł znów, to nic nie byłoby. Oni muszą cały czas przychodzić. I on przyszedł jako Narottam Das Thakur. Wyglądało, jakby Nityananda znów wrócił. A Sitanat przyszedł jako Shyamananda Prabhu. To napisane w naszej historii. Sitanat to Advaitacharya. Oni chronili Gaura Mandali. Srinivasacharya, on nauczał w Бенгалии, в каких-то там месяцах, в целом Бангладеше, Асам, Трипура, Манипур, все это есть чонстка. Дуже мест, связанных с нашими бхактами, знайдуемся в Бангладеш. Меньшесть мест. В Асаме, Манипуре, там было мней бхактов. Шри Народам Дас Такур, Скетури, opowiada miejsce, gdzie on nauczał. Tak, nie mogę tego powtórzyć. Takie opowiadał główne miejsce, gdzie nauczał Narottam Das Thakur. Też on nauczał w całym Bangladeszu, Narendra Bhumi, jakaś jeszcze Bhumi. Takie miejsce opowiada. Narottam Das Thakur na cały Bangladesz prolał swoją laskę. Tripur, Manipur, tam on wszędzie rozprzestrzeniał Sankirtana Premę. A Shyamananda Prabhu też w jakąś Puri, który znajdował się w Utkali. A później on nauczał w całej Arisie. Angra, Dravid, takie miejsca. W tej części on rozprzestrzeniał swoją laskę. Tą historię chronią nasze granchi. Jeszcze jakieś miejsce opowiada. I na brzegu rzecy stała wioska Kituri. Kiedy z wszystkimi towarzyszami znieleciały, szedł w Vrindavan. Mahaprabhu szedł i spotkał się w jakimś miejscu z Rupą i Sanatanem. I tam pan zatrzymał się i dalej już nie poszedł. Tam Gauranga zatrzymał się, robiąc kirtan. Tancząc, on przyszedł i w jakąś wieś patrzył w stronę Keturi, taka wioska, i zaczął wołać: Narottam, Narottam! Nityananda i Haridas, patrząc Mahaprabhu, oni wszedli w ekstazę i myśleli, chyba jakiś jest bhakta, który ma na imię Narottam, który będzie, który zrobi dużo. A Mahaprabhu podszedł do Padmavati, to taka rzeka, i powiedział do... Mahaprabhu podszedł do rzeki i powiedział, że ja zostawię tutaj swoją premę i kiedy tutaj przyjdzie Narottam, on będzie mógł wziąć tą premę.
Dlatego będę przechowywać tutaj swoją premę w Padmawati. I on powiedział narodom dostanie tą moją premę. I wtedy Mahaprabhu wziął kąpiel w Padmawati i zaczął kirtan. On głośno wołał w premie i całe jego ciało drżało. On wołał do Padmawati: o Devi, wszystkie rzeki, one są bogini. My widzimy tylko ich wody, ale nie widzimy te bogini, tych rzek. I Mahaprabhu powiedział: Padmawati, weź tą premę i kiedy ty spotkasz Narottama, to daj tą premę mu. To prema Nityananda. Ja oddaję ją tobie. Ukrywaj ją do tej pory, jak nie przyjdzie Narottam. Padma to jest jeden z taki strumień Gangi. Padma. Padmawati to taka rzeka. Jest historia, dlaczego Ganga tak zrobiła, rozdzieliła siebie na Padmawati. I Padmawati przyszła do Mahaprabhu i powiedziała: jak ja będę wiedziała, kto to jest Narottam? Tysiące ludzi codziennie przyjmują kąpiel w moich wodach. Jak ja zrozumiem, kto ten Narottam? Ale Mahaprabhu powiedział: jak Narottam wejdzie do twojej wody, wtedy ty poczujesz transcendentalny ekstazę. I wtedy oddaj mu tą premę. Ta prema jest prema Nityanandy. Czy prema Nityanandy i Radharani to różna prema? Nie, to samo. Po odejściu Mahaprabhu, Krishnananda Data, Narayana Devi, rodzice Narottama Dasa Thakura, w Purnime pojawił się ich syn, Śrila Narottam Das Mahashaya. On jest ratownik całego wszechświata. Król zrobił bardzo wielkie święto, ale jego syn odwrócał się od wszystkiego. Nic mu nie podobało. I na święto, kiedy niemowlaku dają w pierwszy raz ryż, on nie przyjął tego ryżu. I wszyscy pomyśleli, że to jest niedobry znak. I ktoś powiedział: wasz syn nie przyjmie nic oprócz Krishna premy. I Krishna prasadam, sorry. A król powiedział: gdzie ja wezmę Krishna prasad? I wtedy od jednego bhakty przyniesli Krishna prasadam i dali ten prasadam Narottami. I z tego dnia król i ogłosił, że z tego dnia nikt nie może dać jego synowi nic oprócz Krishna prasadam. Narottam Das Thakur swoją słodką mową on tak przyciągał każdego. Chodził do szkoły, uczył sanskryt i zaczął studiować różne szastry. I ten, on jako syn króla dostał wiedzę wszystkich szastr. Harinam, Bhagavatam, wszystko studiował. On wiedział wszystko, co to jest bhaktowie, co to jest bhakti. On wszystko rozumiał. Dlatego, żeby stać się bhaktom, co musimy robić? Musimy iść w ślady Narottam Das Thakura. Powtarzać Harinam, studiować Śrimad Bhagavatam, służyć bhaktam i służyć Śri Vigrahe, a Panu Bogu. Kochać ich i być przywiązanymi do nich. I nie mieć materialnych pragnień. Nie pragnąć dobrego jedzenia, dobrego ubrania, obcowania z materialistami, nawet jeśli oni jest dobre. To, co zwykły człowiek liczy, że to jest dobrze, my musimy wyrzec się tego. Król Krishnananda
I matka na rajonie, oni martwili się. Nasz syn, on jakiś dziwny, jakiś w sadu. Baktowie, oni od razu zrozumieli, kto, kim jest narodem Dastakur. Jeden brahman, Krishnadas, Bhakta Gauri, on mieszkał w Keturi. On jednego czasu spotkał Narottama i pokochał go. I tak Narottam dostał laskę Krishna Bhakti. On zawsze opowiadał o Gauri, że Gaura Kathe opowiadał do Narottama. I Narottam Das sam zapisał, co on czuje, słuchając tą Kathe. Bhakti obudziło się w jego sercu. On zaczął wołać z miłością o Gauranga, Gauranga. I tak on płakał Narottam. I jednej nocy w śnie Nityananda przyszedł do niego dać mu swoją laskę. Wszyscy wiedzą, że Nitai, on jest towarzyszem wszystkich upadłych. On chroni wszystkich grzeszników. Później Narottam Das Thakur napisze wersety, którzy opiszą chwały Nitaya. Bez Nitaya nie można osiągnąć Rady Kryszny. I jaka głęb w jego wersetach. I Nityananda przyszedł do Narottama i powiedział, jutro idź do Padmavati, weź kąpiel tam, bo Mahaprabhu zostawił dla ciebie tam klejnot premy. Narottama rano od razu poszedł k Padmavati i kiedy on wszedł do wody, woda Padmavati od razu zaczęła tak iść do góry. Najpierw dotykała stopa, potem całe ciało zanurzyła Narottama do swojej wody. Esencja chladzenia szakti i jeszcze jakieś szakti, chladzenie szakti i jakieś inne szakti wszedli do Narottama. Słońce premy weszło w jego serce i kolor jego skóry zmienił się. Narottam Das Thakur był ciemny, jako szjama, a teraz stał się złotym. Mahaprema oświęciła go i on zaczął na brzegu plakać i tańczyć. Rodzice nic nie rozumieli. Nikt w tym świecie nic nie zrozumiał. W tym świecie nikt nie może zrozumieć, kto jest premik. Tylko ten, który ma premię, on może zrozumieć, kto jest premikiem. Krishna prema to jest ocean szczęścia. Jeśli wy dostaniecie chociaż jedną kroplę, ta kropla od niej szaleje cały wszechświat. Nie możesz zrozumieć tej premii do tej pory, jak nie dostał jej. Rodzice pomyśleli, że syn oszalał. Nie mogli zrozumieć, co się z nim stało. A Narottam Das Thakur bardzo gorąco płakał, bo Gauranga odszedł jeszcze do urodzin. On nie widział Gaurangi. Premik, on zawsze tańczy, płacze, śmieje się, jakby pijany był. To jako nektar i trucizna razem. W serce on czuł wielką anandę Krishna premy. Jednego razu w śnie Gaurasundar przyszedł do niego i dał mu swój darshan. I powiedział o Narottama, szybko idź do Vrindavany. I musisz stać uczniem mojego drogiego Lokanathy. Idź. Szybko idź. Chociaż Narottam Das Thakur w śnie, on stracił przytomność od rozłąki z Mahaprabhu, zaczął płakać. I później on zobaczył wszystkich towarzyszy Mahaprabhu w Navadvipi, którzy tańczyli na brzegu Gangi. I z przodu tańczył Mahaprabhu. To bardzo cudowna prema lila. To jest dar Sankirtany.
Oprócz nawet wypytej lili nigdzie nie ma. On ubrany i ozdobiony w taki sposób. Jego okrążają, jego towarzysze w tej formie. Nigdzie nie można zobaczyć Mahaprabhu. Bo w Nilachali Mahaprabhu, on jako sanyasi. Jako młody sanyasi złotego koloru. Nasz Vrajaraja, młody człowiek, jego uśmiech jest bardzo słodki. Ja nie znam, jak on ma na imię. Ja widzę młodego sanyasi złotego koloru. On cały czas mówi Radha, Radha. I on bierze kąpiel w Radhakundzi. Ja nie znam, jak on ma na imię. Ja zobaczyłam złotego takiego młodego człowieka. On był sanyasi, on był podobny na naszego Vrajaraja Kishora. Jego uśmiech był taki sam słodki, jak u naszego Krishny. Mahaprabhu przyszedł jako sanyasi na Radhakundę i do tej pory on robi swoje lili tutaj, jako sanyasi. Он поведет до Джагадананды. Zostaw для меня место во Вриндаване. Я вкрутце прийду там. Джагадананда пришел до Вриндаваны и споткался на Тенгу с вами, и они разом забудовали малый кутир в Врадже. Прокат лили, он не пришел еще раз до Вриндаваны. Але так на правде он пришел. Але nikt nie zobaczył go. Wtedy tylko wszystkie płakali. Ale w Nawadwipie on ma długie, kręcone włosy. Na stopach jego dzwoneczki dzwonią, jak on idzie. Kwiaty ozdobiają jego kręcone włosy. To jest Gora Kishor. To Murti jest tylko w Nawadwip. Szczególność jest tylko w Nawadwipie, lili. I narod tam daz upadł do lotosowych stóp Mahaprabhu, łzy ciekli z jego oczy i Mahaprabhu postawił swoje lotosowe stopy na jego głowę. I kiedy ten zrobił dandawat, Mahaprabhu postawił swoje lotosowe stopy na jego głowę i później objął go. I Nityananda też postawił swoje stopy na jego głowę. Nityananda tak wziął jego z podłogi i mocno objął. I dał mu gora premy. I później Advaita też mocno objął Narottama Thakura. I później Narottama Thakur się obudził. Zaczął, to było rano. I on już nie mógł zostawać się tutaj w tym materialnym świecie. Ochroniarze zawsze byli razem z nim, bo on był synem króla. Jednego dnia jego ochroniarze spali. Narottam spacerował ze swoim guru chyba. I on zrozumiał, jak ochroniarze zasnęli, i on zrozumiał, że teraz jego czas. I on uszedł z domu. I szedł 12 dni, doszedł do Madhury, od jednego brahmina usłyszał, że Rupa Goswami Pad i Sanatana Goswami Pad odeszli od tego świata. Zostawili świat. Już nie ma ich w Prakat Lili. I wtedy Narottama Thakur stał gorzko płakać. O Rupa Sanatana, ja nie dostał waszego darshanu. Он в полной оферовал себе Рупи Госвами Паду. Пусть мой пан Локанада с Госвами оферует мне лотосовым стопом Рупи Госвами Пада. Только по ласце Шри Рупы можно достать, осенгнуть стопы Югала Кишора. Нех Рупа Госвами дам мне своем ласке. Кеды Прабу Локанад оферует мне лотосовым стопом Рупы Госвами. И далее он пишет: я кланяемся и служу лотосовым стопом Шри Рупи Манджари. Без ей невозможно служить Радарани.
On przynocował Madhurze, narodem dostał kur i rano poszedł do Vrindavan. Śrinivasa Charya był tymczasem w Vrindavan. Rupa Goswami Pad w śnie powiedział do Dżywy Goswami Padu i do Śrinivasa Charyi, że przyjdzie taki ksiądz, nie, syn króla i wy musicie nauczyć go sadanie. Narotam Dastakur przyszedł do Govinda Devi w miejsce do Govinda Deva i dostał darszan Govinda Deva. Teraz Govinda Dev mieszka w Jaipuri, to bóstwo przyciąga cały świat. Dżywa Goswami Pad i Śrinivasa Charya w tym momencie przyszli też do świątyni. I oni pierwszy raz spotkali w ramie Govinda Devi Narotama Dastakura. Oni go poznali i oni przyprowadzili go do Lokanatha Das Goswami, do klejnota Vraji. Mahaprabhu powiedział do Lokanatha Goswami, że jeden syn króla przyjdzie do ciebie, daj mu swoją laskę, daj mu swoje schronienie, pozwól mu stać twoim uczniem. Do tej pory Lokanatha Das Goswami nie dawał dikszy. Najpierw musisz przyjąć schronienie Siddhanty, Namacharyów, Harinamy. Musisz powtarzać Harinam, nauczyć się Sadacharu, Siddhanty, obsywać Bhaktami. I chociaż Mahaprabhu sam dał instrukcję Lokanathi Dasu Goswami, on od razu nie dał dikszy nad ratami. Ty najpierw musisz, to jest instrukcja Mahaprabhu, że najpierw musisz powtarzać Mahamantrę. Za pomocą Mahamantry ty możesz dostać wszystkie siddhi. Studiuj Bhagavatam i zawsze powtarzaj Harinam. I Pan Krishna da tobie swoją laskę. Dżywa Goswami Pad wziął Narottam Das Thakura i przywiął jego do Bhatta Goswami Pada. I poznał go ze wszystkimi bhaktami. Rupa i Sanatana, oni przyszli z jakiejś Barishali, pojawili się tam. A Dżywa Goswami Pad z jakiego innego Dżashahara jakiegoś. Wtedy, jak oni, wtedy jeszcze jak byli młody, oni mieli, Rupa Sanatana mieli inne imiona, i tam oni zrobili Radakunde Shyamakunde gdzieś w jakimś miejscu, w Ramkeli. Lokanatha Goswami długi czas nie dawał dikszy Narottami. I Narottam Das Thakur zawsze myślał, kiedy ja będę mógł dostać łaskę swojego Gurudevy. On mieszka w pełnym wyrzeczeniu, nikomu nigdy nie dawał dikszy. Lokanatha Goswami, u niego był tylko jeden uczeń, to Narottam Das Thakur. I wtedy Narottam Das Thakur zdecydował się, że będzie sprzątać z Lokanathem Dasem Goswami w tym miejscu, gdzie Lokanath chodził do toalety. Narottam Das Thakur sprzątał za nim, wszystko tak przysypał pyłem i w tym miejscu, gdzie Lokanath Das Goswami robił bhajan, tam on też sprzątał. I kiedy Lokanath Das Goswami odchodził z tego miejsca, gdzie robił bhajan, Narottam Das Thakur brał pył z tego miejsca i sypał sobie na głowę. Takie bhakty takiego wysokiego stopnia nigdy nie dadzą pył ze swoich stóp, nigdy nie położą swoje dłonie wam na głowę, nikomu nie dadzą prasad od siebie. Nie będą przyjmować pomoc od siebie, od was. Bo oni myślą, że oni jest takie niskie. I Lokanath zaczął myśleć, kto za mną sprząta? Muszę złapać tego złodzieja, który sprząta za mną. A Lokanath Goswami schował się, żeby złapać Narottamy. To był pierwszy gad. Księżyc się świecił bardzo jarko. W tym miejscu byli bóstwa Radawinoda, a teraz tam Gokulananda bóstwa. Teraz Radawinoda bóstwa w Jaipurze mieszkają.
Ale wtedy Rada Winoda mieszkali w Vrindavan. Rada Winod pojechali do Jaipura i tutaj byli instalowane inne bóstwa. I ta świątynia nie zaczęła nazywać się Gokulananda Mandir, a nie Rada Winoda Mandir. I tam teraz Lokanata Goswami Pada Samadhi jest teraz. I Lokanata schował się, żeby złapać tego, kto sprzątał po nim. I on zobaczył Narottam Das Thakura, który sprzątał za nim. I płakał, bardzo gorzko płakał. I on bardzo cicho podszedł do niego. A, to ty tutaj służysz mnie. Ty jest syn króla, a zachowujesz się tak? I zaczął tak czyszczać, jak to się powie, tak mówić do niego, że Narottam Das Thakur zaczął bać się, bo myślał, że ten jest bardzo, że Lokanata Das Goswami jest smutny, ale Lokanata Das Goswami powiedział, dzisiaj jest bardzo dobry dzień, Purnima, Dżulan Purnima, weź kąpiel w Jamunie i przyjdź do mnie. I wtedy to wyglądało, jak on był w gniewie, on odwrócił się i poszedł sobie. Narottam Das Thakur wziął kąpiel w Jamuni i przeszedł w kundze swojego Gurudeva i przed bóstwami Rady Winoda Gurudev dał mu Gopal mantrę. W ten sposób dał mu dikszę. I on powiedział, powiedz to żywy Goswami, że ty dostał dikszę i oferuj poklony wszystkim baktam. I Lokanat Prabhu po trochę dawał mu wiedzy o Raganuga Bhakti. Pierwszy stopień to służenie szastram i służenie baktam. U Gurudeva on uczył się баджану. И jednego часу он был Narottam Das Thakur в Дхаме был погруженный в баджан в одной укрытой кунже. И тем часом сама Вришабану Надини появилась перед ним, перед Нарутамом. Тут, как кто-то бенди робить баджан, Радарани бенди сама ходит в коло вас. Będziecie mówić rady, słuchać Kathę o Radharani, wtedy sam Krishna stanie się zaniepokojony i będzie pragnąć przyjść do was w różnych formach. W jakiej formie, w jaki sposób on przyjdzie? Zobaczcie historię życie Siddha Baba. Баларама и Кришна приходили до Сиддхабабы и пукали до его двери, и он в гневе выходил с потыком. «О, ты малые хлопцы пришли, чтобы не покоить мне!» В гневе отвожил двери и забачил, как тысянцы телент, и перед ними стоим два хлопчика, и ему вели «Баба, дай нам воды!» І баба був зачарований тими хлопцями. Приніс їм води і дав їм напіття. І хлопчики повіділи. Баба, накарм нас сніданням. І баба запитав, о хлопчики, скон прийшлісті? І Кришна повідів, ми прийшлі з Нандаграма. Мені називаємо Канай, а мій брат то Баларам. Але он не зрозумів, що то є сам Кришна і Баларам. Може, то хлопчики, які просто мають такі імена. І пізній він показав їм патик і мові, «Юж не приходьте венці до мені». Для того, що він робив баджан, повторяв джапи, а вони непокоїли його. Так Кришна непокоїв своїх бактов. Браджабасі дуже, дуже любить обцовать з нами, робить з нами такі. І баба в гневі замкнув дві, усяд, щоб повторяти джапи. І хоча ж он медитував на тому самому
Lily, jak Krishna Balaram spacerują z krówkami. Ale tutaj on pomyślał, o, te chłopczyki byli takie piękne. Muszę jeszcze zobaczyć na nich. Takie krówki piękne, takie piękne te chłopczyki. Wcześniej nigdy nie widział takich pięknych. Otworzył drzwi, żeby znów zobaczyć ich, ale nie było żadnej krowy, ni jednego cielęta, ni jednego chłopczyka. I Baba zrozumiał, kto to tak naprawdę był, kto przyszedł do niego. I dzisiaj wy możecie też dostać taką samą laskę. Dzisiaj Pan Krishna przychodzi jak chłopczyk w Rajabasi, a Radharani i Gopi przychodzą jako dziewczynki w Rajabasi. Oni cały czas robią tą lilę. Jak tylko wy zaczynacie bhajan, oni od razu jest przyciągany tym i chcą dać wam swoją laskę. Jak przekazać wam tą laskę? I Radharani przyszła do Narottama, kiedy on powtarzał swoją dżapę. Ona przyszła w takiej wielkiej formie do samego nieba. To była forma do samego nieba. I ona powiedziała do niego, o koleżanko, twoja wieczna służba to gotować skondensowane mleko dla mojego prananatha. O Saki, jesteś złota, dlatego ja będę nazywać ciebie Champaka Manjari. Będziesz miała na imię Champaka Manjari. Zobaczcie, Radharani sama buduje z nami relacje i przyjęła Narottama przez Lalitę. I w ten sam sposób przyjęła w Śrinivasacharya Prabhu. Tak lekko można dostać łaskę, ale w innych miejscach to niemożliwe, tylko w Dhamie. Narottama był bardzo zdziwiony i stracił przytomność. Kiedy on znów się wrócił do świadomości, on podszedł do Lokanatha Prabhu i głos go drżał, i on powiedział, co on widział. To jest to, co ja widział i co słyszał. I Gurudev był bardzo zadowolony i powiedział, to i będzie twoje imię, Champaka Manjari. To będzie twoja swarna, kolor twojego ciała, twoja służba. I z tego dnia Narottam Das Thakur cały czas medytował na tą służbę i pogrążał się w tą lilę. I jednego czasu w medytacji on gotował skondensowane mleko. To mleko musisz najpierw zagotować. W swoim umyśle Narottam Das Thakur stał gotować skondensowane mleko, ale tutaj to mleko zaczęło uciekać. I on dostał takiego, i on poparzył swój palec. I to się projawiło w rzeczywistości. To się nazywa sitki, jak ta medytacja w umyśle przychodzi na zewnętrznie, zaczyna przejawiać się, to się nazywa sitki. Lokanatha z Goswami przekazywał mu Bhagavatam z Narottama. Narottam studiował Bhagavatam od Lokanatha. My nie możemy po prostu kupić na bazarze książkę i studiować ją. Musimy studiować od swojego Gurudeva. On studiował od żywego z wami Pada Sandarbha. Bhakti Sandarbha studiował od żywego z wami. I ten proces my też podążamy temu procesowi. Też studiujemy od Gurudeva książki. Wtedy będziemy mieli realizację i staniemy Bhajanananandi. Jiva Goswami Pad był bardzo zadowolony Narottamem, bo ten bardzo uważnie studiował Granthi. Po tym, jak jego studii skończyły, on dostał Siddhi w studiowaniu Shastr i w Sewie. Dostał Siddha, Seva Siddhi, Shastra Siddhi, ale jeszcze nie dostał pełny Darshan w Rajamandali. I nie zrobił cały parikram. Jeden bhakta z Jużnej Indii mieszkał na Gawardani.
Raghav Pandit z Južnej, z południowej Indii. I ten bhakta wziął jego na parikram. Naratama wzięła na parikram, Gawardana parikram. Później wszyscy myślały, że Naratam Dastakur i Shyamananda Dastakur. Naratam Dastakur, on uczył się u Jivy Goswami, a później dostał darshan Radharani. I później Naratam Dastakur, Shyamananda Prabhu i Shrinivas Acharya, oni zdecydowali się nauczać. Oni zebrali wszystkie grantchi i dostali łaskę Govinda Devy. Oni przygotowali cztery takich woza, które były w pełni książki, pełny książek. Narotam, Shyamananda i Shrinivas, oni pożegnali się z bhaktami z Vraji. I takie wózy z książkami i Shrinivas, Narotam i Shyamananda, oni wyszły i doszły do Vishnupura. Tam był jeden król, który powiedział do swoich sług, że te chłopcy, którzy idą z tym wozem, oni chyba tam mają jakieś klejnoty. Dlatego wy musicie ukraść u nich te klejnoty. I w nocy, kiedy Shyamananda, Shrinivas i Narottam odpoczywali, te złodzieje ukradli te wszystkie książki. I rano Narottam, Shrinivas i Shyamananda zobaczyli, że książek już nie ma, i zaczęli płakać. I Narottam Dastakur powiedział: Shyamananda, Shrinivas, idźcie dalej. Ja do tej pory, jak nie znajdę te grantchi, ja nie będę ni jadł, ni pił. Jeśli ja nie znajdę te grantchi, to ja swoje życie się tak skończę. Był jeden brahman, Krishna Vallabha. Narottam Dastakur znał go. On powiedział, że ten Maharaj, on ma świątynię i tam cały czas słucha katchę. I Narottam Dastakur razem z Krishna Vallabhom przyszedł do króla, do jego świątyni, tam, gdzie była Krishna Katha. Ten, kto opowiadał katchę, on zrobił jakiś błąd. I Shrinivas Acharya powiedział, że tam jest w jego katchę błąd. I król powiedział: to powiedz, jak jest prawidłowo, jak trzeba mówić. I wtedy Shrinivas Acharya zaczął mówić prawidłowo, i car był zdziwiony i oferował mu pokłony i stał go uczniem. I królowa też przyjęła u niego schronienie. Shrinivas Acharya uczył go bhakti-siddhanti, i król oddał im książki. I w jakimś miejscu żyła jakaś kobieta, ona miała jednego syna. Mieszkała jedna kobieta, która miała jednego syna. Narottam Dastakur przyszedł do góry Mandali, miejsce Gier Gorangi, zrobił parikram i później przyszedł do Nilachal, dostał darshan Kshetra Mandali i później przyszedł w Keturi. To miejsce było ozdobione karatalami i mridangami, i Narottam Dastakur zaczął robić jakiś nowy киртан. Он вымыслил новые раги, новый процесс киртану. И написал дуже ружных раг, рагини и киртанов, которые зачаровали навод Гархарвов с небянских планет. Народом так сводку спевал, же его спев очаровал, вывал всех. Что он спевал? Он спевал то, что сам писал. Писал мелодии и версеты Гора Киртан. Про Махапрабху,
про Його товариші, про Кришну, Радарані, про Вріндаван. О, о тим всіх. Народом Дастакур був як обуство раса Санкіртани. Он зачав Санкіртане. Шриніваса Чарія Прабу теж зачав новий процес Санкіртани. В Єдувані мешкав один якийсь дуже чудовний музик. І там був близько храм Радавіноди. Народ там Шриніваса Чарія і Шимананда училися от того, не зрозумів, от кого, як співати і музики. Без гуру неможливо навчитися чомусь. Мусимо мати гуру во всім. Кіртан Шриніваса Ачарі Прабу, його кіртан як спеціальний, якось називався. Шимананда Прабу навчав в Арісі, в якихось місцях в Арісі. Кіртан Шриніваса Ачарі теж мав інші якісь назви. Я не розумію ті назви, сорі. Те Прабу, Шриніваса Ачарі, Наротам Дастакур і Шимананда, вони робили різні такі кіртани, як Грашна Мріданзе, то мусиш мати гуру. На різних інструментах маєш мати гуру. Так народом Шримананда Шриніваса, вони зачали санкіртан. Дякую, Ласа Махапрабу, утро спаткаємося для Харідкатхі, Джай Шрі Раде.